Dzięki edukacji ludzie w ogóle rozmawiają. No, można sobie wyobrazić, że są pary, które można powiedzieć już miało być bardzo przyjemnie, a oni nie wiedzą, jak się pewne elementy nazywają, że w ogóle ten język można stosować. Więc rzeczywiście mężczyźni zaczynają rozmawiać ze sobą, ale i z partnerkami. I trudno sobie wyobrazić, że szczęśliwa para miałaby nie rozmawiać. Maksymalnej gotowości przed programem życzy sponsor. Firma Adamet. Producent leku na erekcję Maxon Forte. Seks jest jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związków. 1 na 5 par nie uprawia seksu w ogóle, a prawie 20% mniej niż 10 razy w roku. W Polsce problem zaburzeń erekcji dotyczy prawie 3 milionów mężczyzn. Jak powinny reagować pary, kiedy pojawia się problem w sypialni? Czy istnieje bezpieczne rozwiązanie tego kłopotu? O tym już za chwilę. Zapraszam. Co się dzieje z mężczyzną, kiedy doświadcza zaburzeń erekcji? Mamy jedną szansę na dwie. Albo zaczniemy na smutno tą rozmowę, albo zaczniemy pozytywnie. Idźmy w kierunku pozytywnej psychologii, która mówi, żeby problemy związane z erekcją, które są faktem, inaczej byśmy się nie spotkali tutaj, rozwiązywać w ten sposób, które są najbardziej skuteczne. Dzisiaj co do skuteczności możemy powiedzieć, łączcie Państwo medycynę, farmakologię z psychoterapią. Tak. Najbardziej skuteczna metoda. Jeżeli chodzi o farmakologię, ona mechanicznie też pomoże, ale to nie o to chodzi. W ogóle nie ma sensu, prawda, tego typu rada. Stąd pozostańmy przy tej jednej ważnej informacji. Łączmy to. Niestety psychoterapia sama w sobie na erekcję nie pomoże. Ale słuchaj, mamy do czynienia ze zdrowym mężczyzną, który świetnie funkcjonuje do tej pory i z jakiegoś powodu, nie wiadomo z jakiego oczywiście, bo zawsze nie wiadomo na początku, zaczyna mieć problem z erekcją. One się zaczynają, wiesz, pogłębiać, mają taki początek nagły. W zasadzie ten mężczyzna nie jest w stanie się zorientować, dlaczego ja mam, przecież jestem wypoczęty, zdrowo się odżywiam i tak dalej. Pojawiają się te zaburzenia erekcji. Tak się zaczyna pierwsza wizyta. Niespodziewanie, nagle, znikąd. Wcale nie niespodziewanie, wcale nie nagle i wcale nie znikąd. Z reguły jest przepracowany, z reguły troszkę nie dba o zdrowie. Jeżeli zmierzyć mu ciśnienie, tak przy okazji psychoterapii, prawda? Warto zmierzyć mu ciśnienie. Nagle okaże się, że bije rekordy. Więc to jest tylko takie polskie, prawda? Mówienie, prawda, taki zdrowy, a jednak erekcji nie ma. To tak jak takie udane małżeństwo jednak się rozwiedli, prawda? No, to jest mniej więcej ten typ rozmowy. No, myślę, że Państwo, kiedy tam sami sobie siądą przed lustrem i zaczynają rozmawiać ze sobą, wiedzą, że te problemy mają bardzo realne przyczyny i prowadzą do bardzo realnych konsekwencji, takich jak nieudany seks. Dzięki edukacji ludzie w ogóle rozmawiają. No, można sobie wyobrazić, że są pary, które można powiedzieć, już miało być bardzo przyjemnie, a oni nie wiedzą, jak się pewne elementy nazywają, że w ogóle ten język można stosować. Więc rzeczywiście mężczyźni zaczynają rozmawiać ze sobą, ale i z partnerkami. I trudno sobie wyobrazić, że szczęśliwa para miałaby nie rozmawiać. Co się dzieje z tym mężczyzną w jego sferze psychicznej, w jego ocenie samego siebie jako mężczyzny, dołuje. Jako samca alfa? No, dołuje. To jest obniżenie nastroju, dość oczywiste, zaburzenia najpierw lękowe, potem depresyjne, a wszystkie razem jeszcze łączą się z zaburzeniami behawioralnymi. Przede wszystkim zaczyna unikać, czyli właśnie. Zaczyna się psuć związek. No oczywiście, że mężczyzna może nie mieć ochoty na seks. No nie jesteśmy królikami. Jasne. Głowa boli. Tak jak kobieta, nie? Może mieć jakiś ciężki dzień miał i może mieć po prostu ból głowy nawet, powiedzmy. Albo po prostu nie chcieć, nie mieć ochoty. Bardziej chodzi o to, czy kobieta jest w stanie to zaakceptować. Jeśli mężczyzna zaczyna mieć te
zaburzenia erekcji. I tak jak ty mówisz, wycofuje się, unika, unika kontaktów, nie chce o tym rozmawiać, nie wie, jak o tym rozmawiać. To jaka postawa kobiety, jego partnerki jest właściwa? Akurat z zaburzeniami erekcji i lekami przede wszystkim, które skutecznie przeciwdziałają, zapobiegają tym zaburzeniom, mamy świetne jedno wyjście. Akurat środki typu sildenafil, one mają w sobie coś pozytywnego. Mają w sobie coś lifestyle'owego, mają w sobie coś nawet fetyszystycznego. Tak. Da? I najlepszą propozycją w ramach takiej pozytywnej psychologii jest powiedzieć, dajmy sobie więcej radości. Czyli nie idźmy w kierunku takiego znoju, mozołu, wypełniania ankiet wzajemnych i przepytywania się odnośnie dolegliwości, bo to nie o to chodzi w seksie, prawda? Na koniec, jak ci partnerzy już powiedzą sobie wszystko, to śmiem twierdzić, że zapał spadnie. Natomiast jeżeli powiedzą sobie, że to jest świetny pomysł, żeby dać sobie więcej. W końcu erekcja jest nie tyle dla mężczyzny, co dla kobiety. W związku z tym kobieta ma prawo zainicjować rozmowę właśnie taką, że dajmy sobie więcej. Na jakim etapie i jak powinna zainicjować tą rozmowę, widząc, że jej partner ma problem z erekcją? To powinno być włączone do tego samego, że tak powiem, zestawu, który składa się z dymków z Indii, świec tea lightów, dobrego wina i pozostałej gadżeciarni, która wiąże się z tym, że ten jeden dzień, ta jedna minuta jest poprzedzona tygodni umawiania się, SMS-ów, zapraszania, dobierania stroju i ten lek jest tylko częścią tego. Ludziom się kojarzy, że tam jest podniecenie, że jest erekcja, że jest plateau. To wszystko jest tylko czymś ostatecznym, końcowym, a tak naprawdę bez tych wielu dni i godzin nie powstałaby ta chwila. I środki typu sildenafil po prostu są częścią. Im szybciej staną się częścią tego procesu, tym, no my nie będziemy mogli wtedy rozmawiać o tym, ale przestaną być lękotwórcze. Staną się raczej właśnie tą pozytywną, raczej fetyszystyczną częścią. Mężczyźni ukrywają wspomaganie tabletką, dlatego że nie chcą się przyznać do tego, że mają jakiś problem. To jest dla nich temat wstydliwy. Boją się, że po prostu kobieta może ich wyśmiać, że nie są w stanie sprostać badaniu. Jeśli mój mężczyzna wspomagałby się tabletką, no to przecież nie dlatego jestem z mężczyzną, że uprawiamy seks i nie tylko to nas łączy. Ja traktowałabym to zupełnie normalnie, tak jak lekarstwa są na różne rzeczy. Najgorszym, co może być dla faceta, to jest to, że po prostu nie stanie na wysokości zadania, jak to się mówi, nie? Bo no, różnie bywa, tak? No, może coś się nagle stać i... Do widzenia. Bo chcą się może czuć cały czas takimi macho, taki mężczyzn, bo w ich oczach mężczyzna jest kimś, kto zawsze powinien stanąć na wysokości zadania, zawsze powinien być gotowy do współżycia z kobietą. Żeby po prostu nie stracić w oczach kobiety, żeby być mężczyzną. Żeby powiedzieć o swoim problemie, czy o tym, czy się korzysta z tej tabletki, musimy ufać swojemu partnerowi. Wydaje się, że wszystko wiemy o świecie i mówimy prawdę, i świat jest prawdziwy, a nagle jest jakaś taka dziwna potrzeba bawienia się w małego domowego detektywa. Jeżeli dzisiaj ludzie żyją, dzisiaj, którzy się rodzą, mają szansę 100 lat żyć, to żyją tylko dzięki medycynie. I sildenafil jest fragmentem jakby tej oferty, można powiedzieć, zdobyczy cywilizacyjnej. I mam wrażenie, zresztą takie mam doświadczenie, że pacjenci, którzy proszą o zapisanie, traktują to zupełnie normalnie. No, to jest to kwestia oczywiście zbudowania zaufania, bezpiecznej relacji, ale powiedzmy, świat różnych środków i tych tajemniczych, wyklętych nazw chyba już przemija. Jest to fetysz, który wpływa nie tylko na mężczyznę, ale również na kobietę. Ale niech tak będzie, bo
problemy erekcji, problemy stosowania właściwego leczenia są traktowane trochę tak, jakby je można było usunąć. Ale dlaczego mamy usuwać? No to jest trochę tak, jakby mechanika miała wygrać, prawda, z pewną grą. Są akceptowane, należy to powtarzać, a reszta się w zasadzie układa. Miłość polega na tym, że wszystko staje się jasne, ale też ofiarowuje się wszystko. Więc cóż ten drobny szczegół. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Osoby, które są szczęśliwe w związkach, które realizują się seksualnie, również znacznie łatwiej realizują się w życiu. Pełniejszej satysfakcji po programie życzy sponsor. Firma Adamet, producent leku na erekcję Maxon Forte.